W 2019 obejrzałem 200 filmów. To mój osobisty rekord, którego na razie nie zamierzam przebijać. Na wszelki wypadek, gdybym wygrał w lotka, albo wiecie, no, to już naprawdę szalone marzenie, dorobił się emerytury. Wiem, że niektórzy poświęcają więcej czasu na ekranowe rozrywki. Pozdrawiam grających w World of Minecraft, albo ludzi, którzy wielokrotnie oglądają Przyjaciół. Obejrzenie wszystkich odcinków Friends to co najmniej 86 godzin. To więcej czasu niż Kris Jenner spędziła na porodówce. Ja nigdy nie mogłem się skupić na tym serialu. Patrzyłem na to ich nierealne życie, to przestronne mieszkanie i ciągle mi się przypominało. Kurde, w Nowym Jorku jest ponad 50 tysięcy osób bezdomnych i pewnie z 10 tysięcy śmieszniejszych niż ten serial. Ale nigdy nie strofowałbym kogoś za oglądanie tego, co lubi, bo sam uwielbiam kino i nie uważam tego za czas zmarnowany. Dlatego z tych 200 wybrałem dla was kilkanaście propozycji. Starałem się wybrać ciekawe rzeczy, które mogły zostać przeoczone albo zapomniane, więc to nie będzie ranking najbardziej nagrodzonych, ani najpopularniejszych, więc nie będzie Polowania, The Favorite, Barry Lyndon, Arctic, ani Jokera, ani Czernobyla, ani True Detective. To są wszystko dobre lub świetne rzeczy and you should to watch all of them. Ale przejdźmy do oficjalnej listy. Jakieś 15 pozycji, w tym co najmniej 10 z nich naprawdę absolutnie trzeba zobaczyć. Nie masz wyboru. Musisz je zobaczyć. Ty. The Straight Story. I wanna buy that. What? The grabber. Oh, geez, Alvin. That's my grabber, Alvin. Well? Oh, geez, Alvin. Straight Story. Przetłumaczone jako prosta historia, z tym, że tytuł pochodzi od nazwiska głównego bohatera. Prawdopodobnie mój ulubiony film Davida Lyncha obecnie. Pozornie raczej daleki od niepokojących, onirycznych czy surrealistycznych motywów w Mulholland Drive czy Twin Peaks, Blue Velvet, a jest tu co najmniej jedna scena i różne akcenty, które wyraźnie zdradzają pożółkłą od szlugów rękę. W każdym razie jest to historia równie prosta, co niezwykła. Alvin Straight, około 70-letni facet, który postanawia przejechać z Iowa do Wisconsin, by odwiedzić brata, z którym nie rozmawiał wiele lat. Jest już za stary i ma zbyt słaby wzrok, żeby pojechać autem, dlatego podróżuje przez dwa stany kosiarką. A logiczny wybór. My brother and I said some unforgivable things the last time we met, but I'm trying to put that behind me. And this trip is a hard swallow of my pride. I just hope I'm not too late. Czytałem opinię, że to nudny film. Tak, tu wszystko raczej dzieje się powoli, bo bohaterem jest typ po 70, który jedzie na kosiarce. Chyba z 8 km na godzinę. Ale moim zdaniem w swoich 110 minutach nie ma żadnych zbędnych scen. Prosta historia o niezbyt prostym życiu. Wzruszająca, ale nie sentymentalna. Ładunek emocjonalny, szczególnie w końcowych scenach, jest niezwykły. Nawet jeśli pominiemy fakt, że film jest oparty na prawdziwej historii, a sam aktor Richard Farnsworth miał prawie 80 lat i chorował na raka w trakcie produkcji. Świetna jest też bardzo krótka, ale kluczowa rola Harry'ego Dina Stantona. Richard Farnsworth is so amazing in this film. He is the film. And he's just... Siebzentisch. Vampir. Film z 1932 roku w reżyserii Karla Dreyera, znanego m.in. z Męczeństwa Joanny d'Arc. Ponoć planowany początkowo jako kolejny niemy film, co widać po kartach opisowych i bardzo ograniczonych dialogach, Vampir był pierwszym udźwiękowionym filmem reżysera. Znajduje się na wielu listach wybitnych filmów, również jako przykład wczesnych horrorów. Wyszedł jak był hype na wampiry, rok po Drakuli z Belą Lugosim. Jeśli interesuje was ten gatunek, albo po prostu ciekawe, archaiczne efekty,
złowroga atmosfera i klimatyczne czarno-białe zdjęcia, to koniecznie obejrzyjcie. Warto może wspomnieć, że jak to często bywa z tak starymi filmami, istnieje parę różnych niekoniecznie kompletnych montaży. Jest na przykład nieco cenzurowana wersja niemiecka, nawet w wydaniu Criteriona, który często robi najlepsze transfery klasyki, brakuje jednej króciutkiej sekwencji wbijania kołka, którą znalazłem z kolei na YouTubie. W każdym razie film powinien trwać około 73 minuty. Twerki. Modern Times. Pozostając w latach 30., Modern Times Charlie'ego Chaplina, w młodości widziałem sporo krótkometrażowych przygód pogodnego włóczęgi. Tam zawsze mogliśmy podziwiać mistrzowskie zdolności Chaplina, wykonywane z nadludzką niemal lekkością, doskonałe poczucie rytmu, dynamiki, mimiki, a pełnometrażowe dzisiejsze czasy jest jedną z tych produkcji, w których widzimy też jego umiejętności reżyserskie i scenopisarskie. Film jest oczywiście popisem gagów i akrobacji, ale też satyrą na bezlitosną industrializację, mimo upływu niemal wieku, niewątpliwie aktualną. No jak na to patrzę, morda sama mi się cieszy. Szybko można zapomnieć, że jest to właściwie dość czarny humor. Jestem w stanie zrozumieć współczesną niechęć do fizycznej, slapstickowej komedii, no ale szkoda przez to uprzedzenie pominąć tak zręczny film. Jeśli już oglądać, jak ktoś dostaje jedzeniem w twarz, to ciężko trafić lepiej niż Chaplin. Jeśli to akurat już widzieliście, to zamiast tego proponuję na przykład Dyktatora. Fifufufu. The Lighthouse. Wracając jeszcze do mocno stylizowanych czarno-białych zdjęć, zeszłoroczny The Lighthouse Roberta Eggersa, reżysera The Witch, który też film też polecam, obejrzałem dwa razy. Co do latarni, nie mam chyba skrystalizowanej opinii, natomiast film był na tyle niezwykły, że na pewno mógłbym go obejrzeć jeszcze raz. Świetne zdjęcia w formacie bodajże 4x3, które trochę przypominają dawne grafiki czy ryciny. Doskonały sound design, główne role, oczywiście klasa. Scenariusz napisał reżyser wspólnie z bratem, a język w dialogach jest częściowo oparty o książki Hermana Melvilla i autentyczne pamiętniki latarników. Wszystko to razem tworzy niesamowitą atmosferę. Poza tym, jeśli Robert Pattinson kojarzy wam się tylko ze Zmierzchem, to nawet to jest wystarczający powód, żeby to zobaczyć. No dajcie chłopakowi szansę, nie? What? Jaden. Dunkirk. Moim zdaniem najlepszy film Christophera Nolana. Świetnie zrealizowany, dość chyba realistyczny jak na film wojenny i bez tych wad, które mnie powstrzymują przed zachwytami nad innymi filmami tego reżysera. Niezbyt długi, spójny i nieobiecujący szalonych twistów bez pokrycia i poplątanych niby warstw znaczeń, pod którymi nic czy niewiele się kryje. We need you there to tailor compounds specific to our needs. Which are? Great depth. A dream within a dream. Two levels. Three. Ho, stary, o nie. A nie wiem, może bardziej drażni mnie kulturowy rezultat? Każdy raz, kiedy ktoś zobaczy odbicie lustra w lustrze i mówi: o, stary, ale incepcja. To się nazywa rekurencja. Inception znaczy co innego. Zresztą nie wiem, czemu zmieniać nazwę czegoś na hołd marki, która nie wniosła nic nowego. To są kurwa hydroksy, nie Oreo. To Oreo jest pod trubą. Kurwa, skurwysyny, będziecie wiedzieć. Pryszki i mruszki. Następne dwa filmy wprowadzam w parze, choć łączy je głównie to, że w obu aktorzy grają kogoś innego koloru skóry. Z innych powodów, w innym celu, ale oba zdecydowanie należą do innej epoki. No nie wyszłyby dzisiaj w takiej postaci, na pewno z innym odbiorem, też z dość różnych przyczyn. No tak, no nie wyszłyby w dzisiejszych czasach. These days. You know, you can't do anything in this country anymore, mate. It's political correctness gone mad. You know, you can't even write racial abuse in excrement on someone's car. Rok przed swoim najbardziej kultowym filmem Melvin Van Peebles wyreżyserował drugi pełny metraż Watermelon Man. Godfrey Cambridge gra białego faceta z przedmieścia, za którym nikt raczej nie przepada, bo jest po prostu aroganckim frejerem. Poza tym jest też rasistą i seksistą, no ale to go mniej wyróżnia.
In the good old days, back in the old South, you'd have to drive from back here. Get it? Back of the bus? Jeff Gerber pewnego dnia, być może to zbieżność, ale bezpośrednio po zakupie nowej, wyjątkowo mocnej lampy do opalania, budzi się czarny. Dość trudno mu to zaakceptować, zresztą nie tylko jemu. Czy odmieni to jego serce? Czy przestanie być tępym bucem? No nie wiem, musicie zobaczyć. Excuse me, Mr. Gerber. Hello? No, goodbye. Tropic Thunder. Z kolei w Tropic Thunder u boku Jacka Blacka i Bena Stillera, który był też reżyserem i współscenarzystą filmu, Robert Downey Jr. gra białego australijskiego aktora, który jest z niezbyt jasnych powodów ucharakteryzowany na czarnego żołnierza. Tu mamy bardziej satyrę na pretensjonalność i dziwne pomysły znanych aktorów żyjących w bańkowym świecie celebryty, ale oczywiście jest też okazja na kilka żartów z rasizmu w szerszym kontekście. Tell them, McCluskey! Tell them what time it is! I'm leaving you people! Huh. What do you mean, you people? What do you mean, you people? Huh? Tropic Thunder był akurat na Netflixie i chciałem zobaczyć, czy moje wrażenia będą inne niż niedługo po premierze. Jak każda komedia, nie zawsze trafia, ale myślę, że to nadal dobra rozrywka i dobry film. Mimo oczywistych skojarzeń z blackface'em, pochodzącym z bardzo uwłaczających wodewilowych karykatur granych w czarnym makijażu zarówno przez białych, jak i czarnych aktorów, rola Downiego chyba nie wywołała tylu kontrowersji, ile mogłoby się zdawać. Twitter nie był jeszcze tak popularny. Do you think that you could do Tropic Thunder today? Would that be possible? Oh, you could do it. That movie to me was a circle back to my dad's movie called Putney Swope, which I highly recommend anyone who hasn't seen to see. Zresztą jest to pewnie jeden z niewielu przypadków, gdzie wykorzystanie białego aktora w miejsce czarnego nie jest zupełnie niezasadne i jest raczej przewrotne. No, przynajmniej trochę, no tam nie wiem, można dyskutować. Nie do końca miałem powód, żeby pokazać ten materiał, ale nie mogłem się powstrzymać. No, błagam, spójrzcie, co się odpierdala, przecież on jest granatowy. I'll see before I doubt. To był doskonały aktor, ale jak usłyszeć, co mówi o przygotowaniu do tej roli, robi się tylko gorzej. Oba filmy mają swoje wyraźne wady, ale na pewno są też zabawne, przemyślane, szczególnie Tropic Thunder jest spójny w swojej niedorzeczności i szalonym stylu. Frufrufru. Alien? Memory Origins of Alien. Oglądałem też pierwszego Aliena, znanego pod kreatywnie przełożonym tytułem Obcy ósmy pasażer Nostromo. Nie wiem, czemu więcej tytułów nie potraktowano w ten sposób, na przykład Speed, Niebezpieczna szybkość, Gliniarz jedzie na gapę, albo Thelma and Louise, Kobitki w kabriolecie. Za pierwszym razem film Ridleya Scotta też mi się podobał, ale nie zapadł tak bardzo w pamięć jak za drugim razem, głównie za sprawą filmu dokumentalnego, który widziałem na festiwalu we Wrocławiu, Memories Origin of Alien. Teraz już bardzo lubię Aliena. Kiedy ktoś mi wytłumaczył, pa, jaki to jest dobry film, jełopie, tu masz wyjaśnione czemu. Świetnie zrealizowany dokument, trochę o kulisach produkcji, ale głównie o różnych mniej oczywistych warstwach i możliwych interpretacjach. Z takim przeszkoleniem obejrzałem Aliena drugi raz i jak to bywa przy kolejnym seansie, zwracałem uwagę mniej na fabułę, a bardziej na inne detale, nie tylko te wskazane w Memories. Pierwsze pół godziny filmu, w którym niby niewiele się dzieje, zupełnie mnie zahipnotyzowało. I Alien zdecydowanie trafił do mojej puli ulubionych filmów o strachach w kosmosie. Tym akcentem przechodzimy do filmów dokumentalnych, a widziałem ich wiele w zeszłym roku i każdy odrzucony z tej listy był trudnym wyborem. I think we ought to discuss the bonus situation. Right. Brett and I, we think we ought to
We deserve full shares, right, right, baby? You see, Mr. Park and I feel that the bonus situation has never been on an equitable level. Well... 90. Safari. Poza tym, na razie widziałem tylko dwa inne filmy Ulricha Zidla. Im Keller, In the Basement z 2014 i Jesus Du Weißt, czyli Jesus You Know Me. Jesus You Know Me and You Know I'm Right. Sam reżyser podkreśla, że nie jest twórcą filmów dokumentalnych, ale ciężko mi dowiedzieć się więcej, bo wszystkie wywiady są w języku Arnolda. Jeśli nie dokumentalne, to nie jestem pewien, jak inaczej to nazwać, ale po tym, co widziałem, z chęcią poznam całą resztę jego filmografii. Seed często pokazuje bohaterów w szerszym kadrze, z daleka, może z nieco chłodną obiektywnością, a może dlatego, że zarówno w piwnicy, jak i w safari otoczenie postaci mówi wiele i nieraz wydaje się co najmniej tak ważne jak to, co mówią. W safari skupia się na Austriakach jeżdżących do Kenii na uwielbiane polowania, które przybierają postać, ich zdaniem, niemal duchowych przeżyć, zakończonych zazwyczaj pieczołowicie pozowaną sesją zdjęciową. Warto może ostrzec ludzi, którzy z trudem znoszą wszelkie obrazy polowań, umierających i martwych zwierząt. Film na pewno warto zobaczyć, ale nawet na tak zblazowanym cyniku jak ja zostawia to jakieś piętno emocjonalne. Also die Schwarzen können deutlich schneller laufen als wir, wenn sie wollen. Indie Game the Movie. Jeśli interesujecie się grami, na pewno warto to zobaczyć. Jeśli nie, to nic. Dodałem ten tytuł między innymi dlatego, że myślę, że to dobry przykład filmu dokumentalnego na temat, który zdaje się być niezbyt interesujący i na pewno niezbyt filmowy. Proces pisania kodu czy bolączki dewelopera nie są widowiskowe, natomiast nie brakuje tu emocji i dramaturgii. Przystępny dla laików, dla programistów czy zainteresowanych może traktuje temat tworzenia gry zbyt pobieżnie, ale na pewno porusza głębokie kwestie tworzenia czegokolwiek bez obietnicy nagrody i poświęcania się temu całkowicie, ogromu pracy przy takim niezależnym projekcie tworzonym zwykle w pojedynkę, w duecie lub malutkim zespole. Film jest też dostępny w wersji rozszerzonej i dla wkręconych jest tam mnóstwo dodatkowych wywiadów i wyciętego materiału. Zgodnie z tematyką można go znaleźć na oficjalnej stronie, platformach wideo, ale też na przykład na Gogu i na Steamie. I don't know, I grew up here, it was like a skate surf town. I never got into either. I stayed in the house and played video games and drew. Miłość 10. Won't you be my neighbor? Mr. Rogers nie jest znany w Polsce, ale w USA stał się ikoną. Jego program na publicznej stacji PBS trwał przez ponad 900 odcinków. Fred Rogers był postacią wyjątkową. Nie było chyba przedtem w amerykańskiej telewizji nikogo, kto mówiłby bezpośrednio do dzieci z taką rozwagą i szacunkiem, który również uważnie dzieci słuchał i poruszał tematy, których zwykle się unika. Na przykład rozwodów i śmierci. Poświęcił temu cały odcinek po zastrzeleniu Roberta Kennedy'ego. Często robił to przy pomocy teatru kukiełek, ale jednak nie każdy potrafi zrobić coś dobrego z kukłą. Silence! I kill you! Oczywiście nie zapominał też o dorosłych. Na przykład gdy zaprosił serialowego policjanta do wspólnej oblucji w 69 roku, kiedy czarnym Amerykanom nadal zabraniano wstępu do wielu wspólnych miejsc, w tym na miejskie baseny. Nie widziałem jeszcze fabularnej produkcji z zeszłego roku z Tomem Hanksem, ale jeśli mielibyście obejrzeć tylko jeden film o tym człowieku, to stawiam w ciemno, zacznijcie od tego. I przygotujcie chusteczki. Onanana. When lambs become lions. Ten film opowiada o drobnych handlarzach kością słoniową, o kłusownikach i strażnikach, których zatrudnia się, by polowali na kłusowników. Dwóch kuzynów pracuje po tych dwóch stronach rzekomej barykady, ale nie mamy wrażenia, że obserwujemy walkę dobra ze złem, tylko dwóch ludzi, którzy wybrali różne próby wyjścia z desperackiej sytuacji. Raczej zastanawiamy się, czy jest tu w ogóle mniejsze zło i nad wtórnością tej dyskusji, jeśli nie wziąć pod uwagę, co sprawia, że w ogóle znajdują się w tej sytuacji. Quanto cuesta?
O.J. Made in America. Wspominałem chyba w podcaście już o tym tytule, może parę razy nawet. Wbił się tu po znajomości, bo jest właściwie miniserialem. Obejrzałem go drugi raz, a to mi się rzadko zdarza. O.J. Simpson był kiedyś narodowym celebrytą i gwiazdą futbolu. Dziś nadal jest znany, już z nieco innych powodów. Morderstwo jego byłej żony Nicole Brown i jej przyjaciela Rona Goldmana jest tu punktem ogniskowym, ale też pretekstem do tego, by omówić biografię Simpsona w kontekście biznesu sportowego, kultu celebryty i oczywiście różnych podziałów na tle rasowym. Popularność sprawy O.J. Simpsona, jak i sposób jej przedstawiania w nieustającym 24-godzinnym cyklu wiadomości była wówczas bezprecedensowa pod wieloma względami. Pościg oglądali miliony Amerykanów. Sprawa, jak i wyrok na stałe weszły do amerykańskiej świadomości zbiorowej, dlatego jest to naprawdę świetny, szeroko zakrojony serial zarówno o człowieku, jak i społeczeństwu, które go wychowało. Society. We live in it. No i oczywiście o zbrodni. Cold Case Hammershaw. Nie wiem, jak najdosadniej to powiedzieć. Obejrzyjcie ten film. Naprawdę, go watch this goddamn movie. To drugi tytuł, o którym wspominałem też w ostatnim odcinku podcastu i nie bez powodu. Polski tytuł to Kto zabił sekretarza generalnego ONZ? To jest może zbyt dosłowny i suchy, ale dobry tytuł dla pierwszej połowy filmu. Mads Brugger sam przyznaje, że sprawa, którą się zajął, interesuje niewiele osób, bo większość tego sekretarza Hammarskjölda nawet nie zna. In September 2018, the story moved beyond the realm of conspiracy theory for the senior citizens. Yes, because it's only old people who remember Dag Hammarskjöld. Okay. So it's something which only interests old people. Yeah. Maybe this film will change it, I don't know. Why not? Why not? Let's hope. Trochę bawi się konwencją filmu dokumentalnego. W trakcie przyznaje się, że być może zgubił drogę, ale to, dokąd w końcu docierają, jest znacznie bardziej wstrząsające niż wypadek czy nawet zabójstwo jednego polityka. Jeśli choć trochę interesujecie się historią świata, Afryki, polityką czy tym, co robią angielskie i amerykańskie agencje wywiadu, to musicie dać temu filmowi szansę. Ze wszystkich poleceń na tej liście ten jest na pewno w pierwszej trójce. I'm serious, man. Fucking go watch this shit. I'm not even... Go watch the goddamn movie. After the crash happened, did you hear anyone from the government or from the police or anywhere asking people to come and tell what they saw, what they heard about the airplane? No. Piszcie, jakie były wasze typy z zeszłego roku i dlaczego nie mam racji. To na razie koniec listy, pewnie pojawi się jeszcze jakiś addendum, nagrałeś to albo coś, jeśli komuś jeszcze mało. W opisie ukryłem też link do całej listy moich filmów z zeszłego roku. Jeśli kogoś to interesuje, to proszę bardzo, będzie miał oglądanie na kolejne 3 lata, bo dla normalnych ludzi to chyba knock yourself out, you know? Alright, I'll see y'all later, take it easy, I gotta fucking go, cause I'm tired, man. Dzięki za uwagę, do następnego. Ej, kiwam głową.